Cześć, korzystając z okazji, że jesteśmy na Tuning Expo tutaj w Krakowie i robimy zawody Car Audio, przywiozłem też samochody, nasze demo, Mercedesa oraz BMW po to, by zapytać ludzi, którzy obracają się w środowisku samochodów premium i nagłośnień przede wszystkim premium, jakie mają odczucia po odsłuchu naszych samochodów. Dlatego mamy tu Grzegorza Dudę, mamy Roberta Michalskiego ze Stradale i organizatora Tomka Pansewicza. Show testuje, którzy naprawdę jeżdżą różnymi samochodami z różnymi rodzajami nagłośnień. Zobaczymy, jaka będzie ich odpowiedź po odsłuchu właśnie naszego demo. Cześć, jesteśmy na targach Motor Show, tutaj z organizatorem. Cześć, cześć. Tomasz Pansewicz, show testuje. Specjalnie spuściłem Tomka do naszego samochodu demo, żeby posłuchał muzyki i mógł opowiedzieć, czy w samochodach premium nagłośnienie premium jest premium względem tego, na przykład, co my robimy aftermarketowo, jakby, nie? Powiem Ci szczerze, że w ogóle nie warto przepłacać za dokładanie jakiegokolwiek lepszego nagłośnienia do samochodu, bo czy to będzie Mercedes, czy to będzie Audi, to tak naprawdę, wiesz, nie da się tego porównać. Ja mam na przykład Banga u siebie. Ostatnio testowałem najnowszą S3 z Sonosem. To Bogu dziękowałem, że mam Banga, bo Sonos to jest w ogóle tragedia, ale Bang jakby nawet nie ma podjazdu do tego, wiesz, u mnie dajesz głośniej, to słychać cały czas, wiesz, do tych drgania plastików i tak dalej. Tutaj wsiadasz, czuć, że to jest wygłuszone, bo wiesz, nawet jak podkręcisz ten bas, to on tak czyściutko, to nie masz tak, że wiesz, drży ci pół samochodu, plastiki latają, to absolutnie fenomenalne. Ja lubię też bardzo, wiesz, wysokie tony, one są tutaj tak po prostu poodcinane, że wiesz, z przodu masz ten efekt głosu, a z tyłu masz nagle sru, nie, z basa po plecach albo pod siedzeniem. No widzisz, i dlatego ja zacząłem robić te reportaże, bo klienci nasi są ciekawi, czy to się da i czy jak kupią premium, dokupią, no, które kosztuje więcej czasami niż nasza instalacja, to w ogóle ale nie gra. Wiesz, o co chodzi, producenci nowych samochodów są dzisiaj cwani i dokładają to często w pakiecie na przykład z czymś. No tak. Tak jak ja na przykład kupowałem RS3, to dostałem nagłośnienie w pakiecie z Matrixami, w pakiecie z tylnymi lampami, tymi najbardziej LED-owymi. No tak. To robiłem specjalnie, wrzucałem to do jednego wora, żebyś ty nie mógł z tego zrezygnować, rozumiesz? Dokładnie. Bo jak dokładasz potem każde pojedyncze nowe opcje, to wychodzi drożej niż sumarycznie w pakiecie, więc i tak to pakują, nie? Dokładnie. Ale to jakby nie ma podjazdu żadnego. No nie ma i powiem Ci, że my robimy tych samochodów sporo i nasi klienci na przykład jak dzwonią i konfigurują sobie teraz już nowi, bo są uświadomieni, to pytają i mówią, jaki mam wejść system fabryczny? Mówię, taki, żeby Ci multimedia pasowały, a muzyką my się już zajmiemy. To jak zmienię Audi na BMW, co może będzie niebawem, to będę pamiętał, żeby nie brać, jak najbardziej, żeby nie brać Harmana bezpośrednio. Nie, nie. Zostaw go im, a my Ci zrobimy dobre granie. Dzięki bardzo, Tomek. Drugi setup, Robert Michalski, Stradale Classic. Tutaj na targach Expo w Krakowie mamy tą okazję, żeby złapać osoby, które na co dzień jeżdżą samochodami premium, z nagłośnieniami premium i chcieliśmy właśnie, by Robert się wypowiedział, odsłuchując nasz samochód demo, BMW akurat w tym przypadku, powiedział, czy realnie słyszy różnicę pomiędzy naszym systemem, a tymi systemami premium. No słychać. Ja nie jestem jakimś melomanem ani znawcą, ale słychać od razu. Jest różnica duża i wszystko jest słyszalne. I niskie tony, i wysokie, i wokal pięknie. No także no, przepaść. Także przepaść możesz powiedzieć do serii, tak? Tak, tak. Serii mówimy tutaj nagłośnieniem premium. Tak, czy tak. Banga, czy każdego innego, dokładnie, nie? Dokładnie. No, tak jak fajny, z Tomkiem rozmawialiśmy, on ma RS-a i też tam ma właśnie system i mówi, że to jest dramat. Nie? Tak, większość tych niby systemów fabrycznych, za które płacimy ciężką kasę, jest do bani, krótko tak, mówiąc. Dokładnie, a im bardziej rozbudowany system fabryczny kupujemy z samochodem, tym my mamy trudniej ogarnąć ten. Więc jak mamy klientów, którzy już lata u nas robią samochody kolejne i zamawiając nowe, pytają, jaki mają wejść system fabryczny, żebym ja miał jak najlepszy sygnał do adaptacji mojego systemu. Okay. Nie? Czyli i zawsze podstawowy jest najlepszy. Nie warto przepłacać u producenta, lepiej wziąć podstawową wersję. Tak, i customowo to trochę zrobić. Customowo. No a tutaj, tak jak Ci mówiłem, akurat w przypadku BMW, Mercedesa jest to kompletne plug and play, jeśli chodzi o wtyczki, czy kołnierze tych głośników pasuje, śrubka w śrubkę, świetna nic nie przerabiamy, więc gwarancję fabryczną tak naprawdę zostaje nam nieruszona. Świetnie. Dzięki Ci bardzo za poświęcony dzięki. Czas. I dzisiaj nasz trzeci gość, Grzegorz Duda, nie muszę go raczej przedstawiać, z TVN Turbo. Dzień dobry, witajcie. Grzesiu odsłuchał nasz demokar jako trzecia osoba i zapytamy go tak jak pozostałych, czy w premium samochodach jest muzyka premium, czy te musimy, systemy nie premium? Nie musimy tu czarować, bo rozmawialiśmy w środku, tylko musimy tutaj używać mniej brzydkich słów. Tak, dokładnie tak. Słuchajcie, ja powiedziałem jasno, że ostatnim samochodem,
w jakim muzyka mi naprawdę dobrze grała, to było Audi D4 S8. Tak jest. Czyli dosyć już leciwy samochód, kilkuletni, ja miałem 19 rok. Tak. Czyli ostatnią serię, jaka wychodziła. Dzisiaj jeżdżę nowym Rangerem SVR-em. Tam jest miliony głośników, które niestety nie grają. Nawet jest niby subwoofer, ale ja go nie... Upośledzony surround, który próbuje coś natomiast zrobić. Muszę powiedzieć, że tutaj jak siadłem do tego samochodu, odsłuchaliśmy różne kawałki różnej muzyki, to robi wrażenie i no, ja bym chciał mieć coś takiego. Może kiedyś cię zaproszę do programu do siebie i mi zrobisz coś jak fajnego, najbardziej. Żeby właśnie tak grało jak tu. Nie? Zadałem ci pytanie, czy w klasyku jesteś w stanie zrobić, ja nie mogę widzą zdradzać, odpowiedziałem, co że ja tak. robię teraz, polska tak. motoryzacja, ja nie powiem dalej, klasyk, ale jak coś, to klasy, nie ma problemu. Ale może się znajdzie przestrzeń na to, żebyśmy fajnych ludzi promowali, którzy potrafią robić fajną robotę, ale to, jak mi opowiadałeś najważniejsze w aucie, o tym wszystkim, jak to robisz, jak im pokazywałeś, widzę, że w tobie jest pasja i robisz to na pewno dobrze. Tak, i to się już trochę i to się chwali. Dzięki. Dzięki bardzo. Mega fajne przeżycie. Wreszcie słuchałem dobrej muzyki. Jak widzicie i jak słyszeliście, nasi goście, których zaprosiliśmy do demo na odsłuch, jednogłośnie powiedzieli, że nagłośnienie premium kompletnie nie gra dobrze. Dlatego nasze systemy są o wiele lepsze i skuteczniejsze niż te premium w salonach. Co przy za tym idzie, przy konfiguracji waszego samochodu nie musicie brać tego nagłośnienia, jest to opcja dodatkowo płatna, możecie przyjechać do nas i my zrobimy wam system, który gra co najmniej dwa razy lepiej, a do tego nie kosztuje wcale więcej. Także mamy systemy plug and play, nie ingerujemy w żadne montaże, wszystko pasuje, śrubka w śrubkę, kostka w kostkę, wkładamy, nie tracicie gwarancji, a możecie jeździć i cieszyć się naprawdę muzyką na najwyższym poziomie. Dlatego zapraszamy was do nas, do firmy. Przygotujemy wam systemy, które będą grały nieporównywalnie nawet do nagłośnień premium oferowanych przez dealerów.